W naturze pozostało ich zaledwie 16, tym większa radość, że cztery kolejne żółwie wężoszyje przyszły na świat we wrocławskim zoo. Na razie podobne są raczej do E.T. z filmu Stevena Spielberga, o czym donosi Małgorzata Orzeł, która widziała je jako jedna z pierwszych. Mały żółwik wężoszyi jest niewiele większy od paznokcia u kciuka. Ma charakterystyczną długą szyję i nieproporcjonalnie dużą głowę w stosunku do reszty ciała. Wykrucie się tego pierwszego we wrocławskim zoo malucha uczczono okrzykami radości, ale nie minął tydzień i maluchów jest już 5. Cechą charakterystyczną tych żółwi są bardzo długie szyje, które nie, w czasie zagrożenia nie chowają się, tak jak reszta żółwi na przykład lądowych, typu stepowe, do środka skorupy. One zwijają ją na boku. W naturze żółw wężoszyi występuje jedynie na maleńkiej wyspie Roti w Indonezji. Według danych szacunkowych jest ich tam zaledwie 16 sztuk. Nic dziwnego, że wrocławskie maluchy są pod troskliwą opieką. Karmimy takie młode makordi raz dziennie ochotką. Też codziennie powinna być wymieniana u nich woda, ponieważ potrzebują czystego środowiska. Woda nie może być za głęboka, powinny mieć też wyspę, na której mogą po prostu wchodzić, odpoczywać od pływania. Tak maluchy będą wyglądały, kiedy dorosną. Dojrzałe żółwie mają pancerz długości 18 cm i mocne szczęki, którymi miażdżą skorupy ślimaków. Żółwie są gadami, zwierzęta zimnokrwiste. Jak widać, jedna krew się zagotowała. Mamy 5 młodych, reszta jajek jest w innym inkubatorze, gdzie jest niższa temperatura. Teraz wszyscy pracownicy niecierpliwie czekają na resztę maluchów. Na wyklucie czeka jeszcze kilkanaście jaj. Wrocław, Małgorzata Orzeł.